klubom udało się osiągnąć kompromis w sporze z Polskim Związkiem Hokeja na Lodzie. Liga wystartuje ostatecznie w przyszły piątek, 13 września. W premierowym spotkaniu zespół JKH GKS Jastrzębie zmierzy się z Beniaminkiem Ekstraligi Polonią Bytom. Do porozumienia doszło w środę 4 września w Katowicach podczas nadzwyczajnego posiedzenia zarządu PZHL. Główne ustalenia z tych obrad są następujące. Rozgrywki najwyższej klasy rozgrywkowej w hokeju na lodzie w sezonie 2013-2014 będą zarządzane przez Polski Związek Hokeja na Lodzie. Rozgrywki będą organizowane pod marketingową nazwą Polska Hokej Liga. Rozgrywki organizowane będą na zasadach dotychczasowych regulaminów obowiązujących w związku. Liczba obcokrajowców w drużynie nie może być wyższa niż 8. Zwiększenie tej liczby podlega opłacie w kwocie 25 tysięcy złotych za każdego zawodnika. Po sezonie 2013-2014 z Polskiej Hokej Ligi nie spada żadna drużyna. Wpisowe do rozgrywek wynosi 15 tysięcy złotych i winno zostać wpłacone przez kluby do dnia 10 września bieżącego roku. Tak więc Liga ruszy. Pierwszy mecz już za tydzień na lodowisku Jastor. Jastrzębianie podejmować będą Polonię Bytom. www.tvkanon.pl Nowa strona telewizji.